Amerykanie nie polecą na Księżyc i Marsa bez pomocy Rosjan. NASA nie wyobraża sobie misji na Księżyc i Marsa bez Rosjan. Bob Dempsey, główny dyrektor lotów na Międzynarodową Stację Kosmiczną, w ciepłych słowach docenił pracę rosyjskich astronomów. Ciężko jest mu sobie wyobrazić przyszłe misje na Marsa i Księżyc bez udziału Rosjan. Bob Dempsey od prawie 17 lat pełni funkcję dyrektora lotów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Całe swoje dotychczasowe życie zawodowe związał z NASA. Zatem doskonale wie, jak skomplikowane misje wyglądają od środka i w bardzo ciepłych słowach wypowiedział się o roli, którą odgrywają rosyjscy astronauci w dzisiejszych podróżach kosmicznych. Bob Dempsey nie wyobraża sobie, by planowane misje na Księżyc i Marsa mogły odbyć się bez współpracy Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej z rosyjskim Roskosmosem. Jak zauważa Dempsy, bardzo rozlegle współpracujemy i będziemy się wspierać tak długo, jak ISS będzie funkcjonować. Poza tym są planowane loty na Księżyc i Marsa. Nie ma mowy, abyśmy mogli je wykonać bez współpracy Rosjan. Jestem pewien, że będą tego częścią, bo Dempsy w rozmowie z rosyjską agencją prasową TASS. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna nierzadko gości jednocześnie astronautów z NASA i Roskosmosu. Niejednokrotnie zdarzało im się pracować przy wspólnym projekcie i brać udział w międzynarodowych misjach. Zdarzały się też przypadki, gdy jedna ekipa udostępniała lub specjalnie dostarczała sprzęt drugiej. Działo się tak chociażby podczas badania kryształów plazmy w warunkach mikrograwitacji. Aktualnie na międzynarodowej stacji kosmicznej przebywa załoga ekspedycji 66 której aktualnym dowódcą jest Anton Schkaplerow z Roskosmosu, lecz w jej skład wchodzą również astronauci z NASA, ESA i JAXA. Tak dobrze układająca się współpraca między agencjami kosmicznymi z pewnością sprzyja rozwojowi technologicznemu i pozyskiwaniu wiedzy. Choć teraz Stany Zjednoczone i Federację Rosyjską łączy daleko idąca współpraca w świecie astronomii, należy pamiętać, że nie zawsze tak było. Jeszcze za czasów ZSRR, oba państwa rywalizowały i brały udział w wyścigu kosmicznym. Ten rozpoczął się w 1957 roku wraz z wystrzeleniem rosyjskiego Sputnika 1, który stał się pierwszym sztucznym satelitą Ziemi. Wyścig kosmiczny był bardzo ważnym aspektem kulturowym, technologicznym i ideologicznym w obu mocarstwach. Rosjanie jako pierwsi wystrzelili w kosmos psałajkę, a później człowieka Jurija Gagarina. Jednak to Amerykanie jako pierwsi postawili stopę na Księżycu. Premierową wspólną misją i zarazem początkiem współpracy astronomicznej USA i ZSRR była misja Sojuz-Apollo zakładająca połączenie się na orbicie kapsuły amerykańskiej i radzieckiej. Odbyło się to w 1975 roku. Obecnie dobre relacje między oboma krajami w kosmosie stoją nieco w opozycji wobec stosunków dyplomatycznych mocarstw kto wie, może dobra współpraca w przestrzeni kosmicznej zaowocuje poprawą tej na Ziemi? Autor, Patryk Łobaza.